Zawsze chciałem znaleźć się wśród gwiazd. Pewnie też masz marzenia, które teraz wydają ci się zupełnie nierealne. Zmień jednak nastawienie. Nie ma marzeń nierealnych. Są tylko te wymagające więcej zaangażowania. Gdy jednak masz jasno określone cele i ciągle rozwijasz swoje umiejętności, na pewno ci się uda. Tak jak mi. Wiele podróżuję, poznaję nowe języki i kultury, a przy tym jestem spokojny o przyszłość swoją i swoich bliskich. Dziś opowiem ci, jak udało mi się zmienić swoje marzenia, wizję i konkretny plan działania. Mój plan to trzeci plan marketingowy FM Group. Kiedy firma postawiła przede mną kolejny cel, wiedziałem, że jest to test dla mnie jako prawdziwego lidera. Nie miałem więc wątpliwości, co powinienem zrobić. Swój sukces osiągnięty w drugim planie marketingowym FM Group, czyli diamentową orchideę, postanowiłem jak najszybciej rozbudować w pierwszy z poziomów z trzeciego planu marketingowego, czyli elitarnego klubu gwiazd. Oznacza to jeszcze większy prestiż i, oczywiście, większe zarobki. Na szczęście w FM Group nie działam sam. Każdy lider w mojej strukturze to kompetentny i zmotywowany współpracownik, którego mogę traktować jako partnera, a więc również oczekiwać efektów jego pracy i zachęcać do dalszego rozwoju. Opowiem ci o kilku partnerach biznesowych, z którymi mam okazję współpracować w FM Group i którzy, tak jak ja, osiągnęli poziomy efektywności z klubu gwiazd. Poznaj Sofię, jaspisową gwiazdę z Litwy. Aby osiągnąć pierwszy z poziomów efektywności w trzecim planie marketingowym, Sofia musiała pomóc 7 osobom w swojej strukturze uzyskać poziomy co najmniej orchidei, przy czym 3 odnogi musiały mieć poziom minimum amarantowej orchidei, a 4 minimum perłowej orchidei. Poziomy te zostały określone za pomocą zasady odnogi, której zadaniem jest m.in. określenie najwyższego poziomu efektywności w danej odnodze. Ważne jest też, że co najmniej 2 odnogi w jej strukturze musiały być tak zwanymi odnogami nowymi. Aby stać się jaspisową gwiazdą, Sofia musiała spełnić jeszcze jeden warunek. W dowolnym miejscu w strukturze musiała mieć zlokalizowany swój dodatkowy numer partnerski, na którym osiągnęła poziom co najmniej 21%. Dzięki temu numerowi oczywiście wzrosła wysokość otrzymanych przez nią prowizji, ale również struktura zyskała większą stabilność. Jak z pewnością zauważyliście, podstawą trzeciego planu marketingowego są poziomy efektywności uzyskane w drugim planie marketingowym. Jak wiadomo, dla ludzi pracujących z uśmiechem i pasją nie ma zamkniętych drzwi. Udowodnił to inny partner biznesowy FM Group, Paolo z Włoch, który jest dziś ametystową gwiazdą. Osiągnięcie tego poziomu kosztowało go wiele pracy. Musiał sprawdzić się jako lider zarządzający grupą i poświęcić swój czas na indywidualne szkolenia skierowane do najbardziej zdeterminowanych partnerów biznesowych w swojej strukturze. Dziś zarządza grupą sprzedażową posiadającą 9 odnóg na poziomie efektywności co najmniej orchidei. W jego strukturze 2 odnogi osiągnęły poziom złotej orchidei, 5 jest na poziomie amarantowej orchidei, a pozostałe są perłami. Dodatkowo co najmniej 3 odnogi w jego strukturze są tak zwanymi odnogami nowymi. Paolo posiada również dodatkowy numer partnerski na poziomie efektywności co najmniej perłowej orchidei. Ten numer dodatkowy, zgodnie z planem marketingowym, mógł znaleźć się w dowolnym miejscu w jego strukturze. Spełnienie tych wszystkich warunków oznacza, że jest szczęśliwym posiadaczem tytułu ametystowej gwiazdy. We Francji mieszka Irene, która niedawno osiągnęła prestiżowy poziom efektywności malachitowej gwiazdy. Zobaczcie, jak wygląda struktura, którą zarządza. By osiągnąć poziom malachitowej gwiazdy, Irene musiała posiadać grupę złożoną z minimum 11 odnóg na poziomie efektywności co najmniej orchidei. W strukturze takiej 7 odnóg powinno osiągnąć poziom minimum złotej orchidei, 2 minimum amarantowej, a pozostałe minimum perłowej. Poziomy te oczywiście określamy za pomocą zasady odnogi. Ważne także, że co najmniej 4 odnogi w strukturze musiały być tak zwanymi odnogami nowymi. Aby stać się malachitową gwiazdą, Irene musiała spełnić jeszcze jeden warunek. Na swoim dodatkowym numerze partnerskim osiągnąć poziom co najmniej amarantowej orchidei. Z urokliwej Francji przenieśmy się do egzotycznej Azji. To właśnie tu, w Dżakarcie, mieszka i pracuje lider z mojej struktury, Amin, nefrytowa gwiazda. Stał się nią, gdyż zarządza strukturą składającą się aż z 13 odnóg na poziomie efektywności co najmniej orchidei. 2 z tych odnóg osiągnęły poziom minimum diamentowej orchidei, 5 minimum złota, kolejne 4 to minimum amarantowe orchidee, a pozostałe 2 minimum perłowe orchidee.
Poziomy te jak zwykle zostały określone za pomocą zasady odnogi. Tym razem jednak co najmniej 5 odnóg w grupie sprzedażowej Amina musiało być tak zwanymi odnogami nowymi. Poza tym, aby zostać nefrytową gwiazdą, musiał on posiadać dodatkowy numer partnerski na poziomie efektywności co najmniej złotej orchidei. Pracował nad tym wytrwale i odniósł sukces. Podobnie jak ja. Dziś jestem oneksową gwiazdą, a więc osiągnąłem najwyższy poziom efektywności w trzecim planie marketingowym FM Group. Było to nie lada wyzwanie. Aby zostać oneksową gwiazdą, musiałem stworzyć strukturę składającą się z 15 odnóg na poziomie efektywności co najmniej orchidei. Włożyłem w to wiele wysiłku, przyznaję, ale tym większą mam teraz satysfakcję. W mojej strukturze 3 odnogi musiały osiągnąć poziom minimum diamentowej orchidei, 5 minimum złotej, 7 minimum amarantowej, a to wszystko zgodnie z zasadą odnogi. Z tego 6 z tych odnóg to tak zwane odnogi nowe. Z kolei na dodatkowym numerze partnerskim musiałem osiągnąć poziom co najmniej diamentowej orchidei. Mam teraz stabilną, wzorowo zbudowaną strukturę, która przynosi mi ogromne zyski. Aby zachęcić Cię do podążania w moje ślady, dodam tylko, że pomiędzy wszystkie gwiazdy dzielone jest aż 3,5% globalnego obrotu punktowego FM Group. Co jest jednak największą miarą mojego sukcesu? Zabezpieczony byt mojej ukochanej rodziny, posiadanie pracy, którą kocham, oraz setki osób, którym pomogłem w spełnianiu ich własnych marzeń. I co najważniejsze, jeśli ja mogłem tego dokonać, Ty także możesz.